No dobra. Trzeba to podnieść z ziemi. Weź tu to wywalił. O, jesteś. No to w dzisiejszym odcinku wam odpowiem na te pytania, które mi ostatnio zadajecie. Mianowicie nie wszyscy, ale bardzo dużo osób. A propos uturbiania silnika. A co dokładnie? Mianowicie jak to zrobić, co i jak. Ale tego wam akurat nie powiem. Powiem wam w dzisiejszym odcinku bardziej na jakiej zasadzie to działa. Oczywiście nie będę tutaj to mówił jakoś tam naukowo, nie będę tutaj przedstawiał jakichś tam specjalistycznych dowodów czy coś w tym stylu. Mianowicie pokierujemy się logiką i tylko i wyłącznie tutaj wam takie logiczne argumenty, dlaczego, co i jak, dlaczego wybrałem ten sposób. Dlaczego zrobiłem to tak, a nie inaczej i dlaczego to tak wygląda u mnie, a dużo specjalistów mi mówi, że zrobiłem to bez sensu. O. Ale zanim zacznę baźgrać po tej tablicy i wam rysować co i jak, zacznijmy od tego, że na kanale macie filmiki, jak ja robiłem, prawie że krok po kroku, nie jest tam wszystko pokazane, ponieważ musiałby ten materiał trwać wtedy na tym YouTube, dziesięciokrotnie więcej musiało być filmików, żeby tak krok po kroku pokazać co i jak. Zrobione tam są dwie możliwe opcje. Mianowicie na początku poszłem na łatwiznę, czyli dałem turbinę. Już wam pokażę jak. Mam nadzieję, że będzie to widać. Mamy tutaj turbinę, strasznie uwaloną, ale jest. Tak ją znalazłem. Kolejna ze złomu, więc widzicie jak to wygląda. Mamy gaźnik i żebyście zrozumieli o co chodzi, turbo za gaźnikiem, turbo przed gaźnikiem. Skierujemy to tutaj zaraz na motor, więc żebyście też widzieli. Nie, może na motor nie trzeba będzie. Więc tak, tędy zaciąga powietrze, turbina, tędy wylatuje. W sensie robi ciśnienie i tędy dmucha. Turbo przed gaźnikiem to znaczy, że dajemy gaźnik od strony, gdzie turbo zasysa, w ten sposób, czyli po prostu powietrze tak jakby jest przeciągane przez gaźnik do turbiny i wdmuchiwane do silnika. Turbo za gaźnikiem to znaczy w ten sposób, czyli po prostu tędy jest zaciągane powietrze, przedmuchuje przez gaźnik i wdmuchuje do silnika. Mam nadzieję, że rozumiecie o co to chodzi, nie? Turbo przed gaźnikiem, turbo za gaźnikiem, żebyście czasem nie mówili, że nie wiecie o co chodzi, więc ale to zaraz narysuję na tablicy, będzie to lepiej zobrazowane. Skoro teraz już wiecie jak wygląda turbo przed gaźnikiem, turbo za gaźnikiem, w sensie wersje uturbiania silnika, no to możemy teraz przejść tutaj do rysowania. I jeszcze przypomnę, że u mnie na kanale jest jeden i drugi sposób pokazany jak robiłem go, jak i jakie mniej więcej możecie oczekiwać osiągi poprzez zrobienie tego w dany sposób. No nie mówię, że idealnie tak jak ja, ale w podobny sposób. Ja tam popełniłem parę błędów, no zmądrzałem po ponad roku, co zrobiłem źle, czemu mi rozsadziło bak, zbiornik. No ale zawsze człowiek mądry po szkodzie, nie? Dobra. Jak wiecie, tak samo. Kurde, jeszcze przedłużę przez sekundkę, bo to jest bardzo też ważne. Jak wiecie, u mnie na kanale, jak budowałem tego mojego turbo Loncina, wypowiadało się bardzo, ale to bardzo dużo specjalistów, którzy mówili, że to nie ma prawa działać, że no po prostu, że nie powinno to działać, dmuchać i tego typu spraw, że nie da to w ogóle mocy. Nie jestem w stanie udowodnić tego na 100%, musiałbym pojechać na hamownię, żeby mieć wykres, to byście mieli takie, wiecie, 100% dowód, bo byłoby pokazane, że jest rzeczywiście moc, że jest moc, kurde, i na wykresie, że ile podniosło, nie? No ale no, tak samo po filmikach idzie wywnioskować, że ląci się dwa razy wyżej kręci, dwa razy więcej mocy, więc no przynajmniej po tej drugiej wersji, wersja V2. Więc zaczynamy od początku. Mam nadzieję, że będziecie to widzieć. Zrobimy zbliżenia i mi się wydaje, że zaczniemy od podstaw, takich totalnych podstaw, żebyście to zrozumieli wszystko. Czyli na początku narysujemy tak mniej więcej jak ten gaźnik wygląda. Powiedzmy gaźnik będzie wyglądał w ten sposób.
Dobra. Nie jestem artystą, od razu mówię. O co tutaj chodzi? Tu będzie oczywiście przepustnica, ale najważniejsza rzecz w budowie gaźnika, którą wam chcę tutaj narysować, to jest to przewężenie, czyli ten tutaj element. Dziura, od której strony wam zaciąga powietrze, jest większa, na wylocie jest mniejsza, ale w samym centrum jest naprawdę, ale to naprawdę duże zwężenie. Dziura ogromna, w środku widzicie, jakie jest przewężenie, i na wylocie jest duża dziura, ale środkiem jest przewężenie. Przewężenie jest właśnie tylko i wyłącznie po to, ponieważ tutaj oczywiście jest iglica i to wszystko sobie odpuścimy. Najważniejsze to jest to, że tutaj macie kanał, dyszę, powiedzmy. I jak to powietrze jest tutaj rozpędzone, przelatuje przez to zwężenie, zabiera nam paliwo. Zabiera nam paliwo, wyciąga po prostu z dyszy paliwo, no i tyle, nie? I tu potem dalej się to wszystko miesza, nie? No, dobra. Taka podstawa, to jest najbardziej podstawowa rzecz, no, którą musicie zrozumieć. To zwężenie i to jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, dlaczego tak, a nie inaczej jest to wszystko zbudowane. Bez sensu, ale zaraz to będzie miało to bardzo duży sens. Druga rzecz, też bardzo istotna, którą teraz tutaj poruszymy, to będzie samo turbo. I tak, to jest zimna strona. Zimna, zaciąga powietrze tędy. Tu wam miesza i wylatuje tędy. Z pod ciśnieniem już, nie? To jest ciepła strona, znowu działa na odwrót, czyli tędy wlatują gazy spalinowe, tędy wylatują. No, tak w przybliżeniu, nie? No, na środku macie tutaj tak samo, wlatuje olej, wylatuje olej. Dobra. To jest turbosprężarka. To jest gaźnik. To jest turbosprężarka, tak w super, ale to super uproszczonym stopniu. No kurde. No, z tym rysowaniem to mi trochę nie idzie. I to jest bardzo ważne. I oczywiście są wyjątki od reguły, ale przeważnie te tańsze i to wszystko to mają, będą działać na tej zasadzie, co wam tutaj pokażę, więc zrobimy takie ogólnie, nie? I jak działa turbosprężarka, to praktycznie będzie każdy wiedział, a jak nie, to zachęcam do zobaczenia na filmikach różnych. Znajdziecie na internecie dokładnie, jak to będzie działa, jak to działa. Ja tutaj nie będę tego tłumaczył. Tu jest bardzo ważna inna rzecz. Mianowicie tak. Turbosprężarka jest chłodzona olejem, ciśnieniem oleju. Żeby nie było, mamy turbosprężarkę, czyli tak jak wam mówiłem wcześniej, tędy wlatuje powietrze, tędy już pod ciśnieniem wylatuje, a na odwrót, bo tamta była strona zimna, ta jest ciepła, tędy wlatuje, a znowu wylatuje środkiem, nie? Jest na odwrót, jest napędzane znowu spalinami niż tutaj ten. No, bo dobra, bo zaraz będę kręcił. Teraz, to co wam narysowałem tam na środku, tędy wlatuje olej pod ciśnieniem, widzicie, przewód ciśnieniowy. Dołem wylatuje, pływa tam, puszczacie to do silnika z powrotem, nie? Więc tak jest smarowana tutaj olejem, na środku. Oczywiście ja to muszę tłumaczyć tak, żeby młodzi to zrozumieli, dlatego to też jest takie trochę pogmatwane i jak dobrze wiecie i długo mnie oglądacie, nie umiem w ogóle tłumaczyć, więc jak coś pokręcę, to możecie mnie wyprostować w sekcji komentarzy. O co tutaj chodzi w tym całym tym dziadostwie? Mianowicie turbosprężarka w ogóle nie ma jakichś o-ringów, uszczelniaczy czy czegoś takiego. Mianowicie jak tutaj ten olej jest ciśnieniowo smarowany, nie ma tu żadnych uszczelniaczy.
To jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie turbosprężarka uszczelniona jest tak, żeby ten olej nie stąd nie wyciekł nam na przykład do strony zimnej, nie wleciał do silnika, jak i do strony tutaj ciepłej, żeby nam nie wyleciał wydechem. Ona jest uszczelniana ciśnieniem, tak jakby. Mianowicie, jak tutaj jest ładowane ciśnienie spalin, zamieniono to na ruch obrotowy i w sensie wirnika, mała rzecz, że wprowadza to wirnik w obrót, no i potem wylatuje wydechem, robi się tutaj ciśnienie w środku. Ciśnienie spalin. Spalin robił ciśnienie. I po drugiej stronie, jak zaciągane jest powietrze, tutaj w środku jest tak, aby można powiedzieć, że sprężane i wyrzucane tutaj wylotem, tak samo się robi ciśnienie, więc to, żeby nam olej nie wyleciał, wypłynął ani w jedną, ani w drugą stronę, ważne jest to, żeby z jednej strony i z drugiej strony było ciśnienie, nie? Żeby trzymało ten olej w środku tam w wirniku, a nie wyciągało z niego. To jest bardzo ważna rzecz. I to tylko chciałem Wam pokazać poprzez ten filmik, że żeby to działało prawidłowo i osiągać dobre, fajne osiągi, potrzebujemy ciśnienie, żeby było. To jest, dobra, okej. Okay. To jest takie super uproszczone. Tu jest silnik, gaźnik, turbosprężarka. Tym podłączeniem ciepłej strony, to tam się nie sugerujcie, w sensie, że to powinno iść do wydechu. Logiczne, nie? Wybaczcie mi. Nie, to jest... Człowiek się stresuje. Musicie mi wybaczyć. Turbo. Przed. Tak. Nie, bo już mi się myli. Turbo przed. Bo turbina jest przed gaźnikiem i dopiero idzie do tego. Już tak mi się to myli wszystko. Na poczekaniu, no to tak, ale jak zaczynam nagrywać, to zaczynają się cyrki, więc wybaczcie mi to. Tu mamy oczywiście tą zwężkę. Powietrze nam wlatuje tędy. Przelatuje przez zwężkę, wyciąga nam paliwko, cyk, 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 cyk. Potem tutaj się zaczyna tutaj być ruch obrotowy. Robi ciśnienie i wrzuca nam to do silnika. Czym jest tutaj zaczyna być problem? Mianowicie taki, że dostajecie tutaj dość duże ciśnienie spalin, robicie dość mocny, robicie tam te doładowanie, powiedzmy, turbina zaczyna ssać powietrze, tak? I tutaj zaczyna się być problem, mianowicie to zwężenie tutaj ogranicza dość mocno zasanie powietrza. Jak jest dobra turbinka, jest zarąbista, nie będzie się nic działo, ale jak już turbina jest trochę wyhuśtana, zacznie nam się dziać coś takiego, że tutaj mamy ciśnieniowo smarowany olej i po prostu nie nadąża tutaj to powietrze, tutaj wlatywa do środka i zaczyna turbo zaciągać tak samo olej. Oczywiście tutaj mówię tak ekstremalne te takie. Mianowicie zaczyna turbina zaciągać tak samo olej z smarowania tutaj. Jak i tak samo to paliwo, co tutaj jest, paliwo wymieszane z powietrzem, tak samo tutaj rozrzedza ten olej na wirniku. Sam gaźnik robi Wam dość mocno, jakby to powiedzieć, ograniczenie, nie? Turbo nie robi takiego ciśnienia, po prostu nie jest w stanie zrobić, budować takiego ciśnienia, jak i tak samo jak tutaj macie, no to jest dość duża. Montujecie gaźnik tu, widzicie, już się robi przewężenie, dziureczka jest bardzo mała, robi się, pociśnie, wyciąga Wam olej z turbiny, jak i samo paliwo ma bardzo długą drogę, bo musi wciągnąć ją do środka, potem leci to wszystko tędy, bardzo, 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 bardzo długo droga i zanim to trafi do kolektora, więc no, na pewno będzie problem z rozruchem, no nie będzie taki responsywny ten motor, bo no, to paliwo po prostu zanim zdąży dolecieć do, zanim to paliwo poleci, wleci do
cylindra, po prostu ten zawór potrafi się zamknąć, to paliwo tam po prostu się skrapla, no i nie mamy już tych takich osiągów. No po prostu, no z mojego doświadczenia, no wiem, że nie jest to za dobry sposób. Mimo wszyscy pisali mi, że jedyna opcja słuszna to jest to rozwiązanie, ale według mnie to są tak małe osiągi, zyskujemy na tym, że coś tam daje, no ale no szału nie ma. Tak wam powiem, no daje trochę, ale szału nie ma. Co więcej, no plusem jedynie tego będzie to, że nie potrzeba żadnego ciśnienia robić w gaźniku. Bardzo prosta konstrukcja. Nie ma za dużo przerabiania, nie ma za dużo komplikacji. No nie trzeba za dużo tam przeingerować, tak wam powiem szczerze. No ale za to tak samo, jak nie trzeba dużo ingerować, no to też nie mamy za dużo osiągów. No. Kurde, ale ze mnie artysta, nie? Dobra. Tu jak widzicie już to jest bardziej skomplikowane. I teraz wam tutaj lepiej może to podpiszę, żebyście zrozumieli o co chodzi. To jest strona ciepła. A tu jest strona zimna. Zimna, ciepła. Ciepłej tutaj nie rysuję. To jest chyba logiczne. Wiadomo, że trzeba podpiąć do wydechu i tyle. Dobra. W tym wypadku, jak widzicie, konstrukcja jest o wiele bardziej skomplikowana i jest to moja bardziej taka aranżacja, jak i troszeczkę skontaktowałem się z paroma ludźmi i doszedłem do wniosku, że to jest najlepsza chyba możliwa opcja. No. No i tutaj wiadomo, to jest... Dobra, okej. I teraz, żebyście zrozumieli. Uwaga, słuchajcie to. To jest silnik. To jest gaźnik. To jest komora rozprężna. Rozprężnik ten mój taki cały, co się widzieli, taką puszkę, co spalałem. To jest ten rozprężnik, to jest turbina. A to zielone, filtr powietrza. Tutaj też możemy narysować filtr powietrza, żeby nie było. No dobra, uwaga. Teraz będziecie pewnie mówić, że w jednym i w drugim rozwiązaniu gaźnik dławi. Tu i tu gaźnik dławi. W tym rozwiązaniu sam gaźnik robi nam, można powiedzieć, opory na turbinie, w sensie, no turbina się nie może tak rozkręcić za bardzo, nie? Bo dławi ją gaźnik. W tym rozwiązaniu nic nie dławi turbiny. Im większa przepustowość tutaj filtra powietrza, tym lepiej. Dużo, dużo, dużo mniejsze dławienie turbiny, więc ona dużo łatwiej się rozkręca i dużo szybciej osiąga ciśnienie, doładowanie. Między jednym a drugim rozwiązaniem dodatkowo jest tutaj, widzicie, ta puszka. Ona też nie jest bez powodu, mianowicie w moim wypadku akurat jeszcze nie oceniłem za bardzo, jaka ona powinna być, ale z tego, co na logikę można wziąć, ona jest tylko wyłącznie po to, by... Są dwa powody, dlaczego ona musi być, ale jednym z głównych powodów jest to, że na przykład jak startujecie od zera, na przykład zdławicie silnik na zakręcie albo po prostu chcecie szybko ruszyć, jest tutaj zapas powietrza, zanim w ogóle zacznie turbina nam się kręcić i wpompowywać powietrze do środka, nie? Więc jest ten zapas powietrza na takie nagłe przygazowanie, po prostu nagle otwieracie przepustnicę, jest zaciągane maksymalne powietrze, zaciągane nagle dużo powietrza. To właśnie jest te powietrze, które jest zanim turbina zacznie coś wdmuchiwać, no to jest zgromadzane właśnie tutaj w tym, nie? Jakby tego nie było, tylko był właśnie ten rura jakaś albo coś od turbiny,
to przy nagłym dodaniu gazu zdławi nam motor, po prostu on się nie będzie miał tego powera, nie rozkręci się. Drugim powodem, dlaczego jest ten zbiornik, jest to, że jest tylko tutaj jeden cylinder i jest to mało pojemność. Cykle pracy, nie wiem, wiecie jak chodzi 4 osoby, a jak nie wiecie, no to zachęcam Was do skorzystania z internetu i zobaczenia, zapoznania się jak działa silnik 4-osobowy, jakikolwiek silnik, można tak powiedzieć. Mianowicie na jednym cylindrze, no co drugi obrót wału, no jest praca, nie? W sensie wylatują spaliny. I co drugi obrót wału dostają się spaliny do turbiny, no i napędzają mocniej ten wirnik. Po prostu napędzanie tego wirnika jest takie pulsacyjne, nie? Kurde, nie jestem za dobry z tłumaczenia. Kurde, no. Człowiek, im bardziej chce się tłumaczyć, tym bardziej się mota w tym wszystkim. Żeby zgromadzić więcej powietrza niż potrzeba do jednego cyklu pracy. Dobrze to wytłumaczył? Kurde, ja to rozumiem, ale nie potrafię tego Wam za bardzo wytłumaczyć. Kurde, no. Ja by to wytłumaczyć tak, żeby dziecko to zrozumiało. Zbudowałem zbiornik na dodatkowe powietrze. Nie, ja nie nadaję się do tłumaczenia. Ja mogę budować, ale nie tłumaczyć. Kurde, ja pierdzielę, jakbym prowadził lekcje, to przecież dzieci by kurwa na mnie jak na idiotę patrzyli. No. Bez zbiornika będzie jeździć, ale ta moc już nie będzie taka efektywna. Chyba że turbina będzie ładować dość sporo powietrza, więc nie będzie problemu, ale przeważnie no jest. No. Powiem tak. Testowałem bez na mojej turbinie. Musicie mi uwierzyć na słowo, działało, ale nie było takiego efektu jak z. No, czyli po prostu lepsza reakcja na gaz i to wszystko było dzięki temu zbiornikowi. Problem będzie tutaj taki, że leci nam tutaj powietrze, tutaj się zrobi ciśnienie. Zrobi się nam ciśnienie w gaźniku. Ogólnie tutaj wszędzie się będzie robiło ciśnienie, nie? Wszędzie się będzie robiło ciśnienie, więc to paliwo, co napływa do gaźnika, będzie wypychane z powrotem, tak jakby z powrotem do zbiornika paliwa, nie? Będzie z powrotem się paliwo cofało do zbiornika, dlatego akurat w tym wypadku no trzeba będzie zrobić zbiornik. Zbiornik i komorę pływakową, gaźnik trzeba zrobić pod ciśnieniem, żeby się paliwo nie cofało. Jak coś, bo to jest tylko wstęp. Dokładnie jak to zrobić, to prawdopodobnie Wam nagram jeszcze w jakimś odcinku. Ale ten sposób jest bardzo trudny, żeby to ogólnie wystroić, jak i żeby to działało prawidłowo, bo są ludzie na YouTube, co mówią, że to jest bardzo proste, wystarczy tam wypodpinać i już macie, już turbo działa. Mianowicie przypatrzcie sobie, jak ich te sprzęty chodzą i wcale no nie chodzą. No, tutaj już trzeba niestety ingerować w zapłon, trzeba ingerować w dawkę paliwa, trzeba kombinować z portingiem kruca i portingiem głowicy, trzeba pod ciśnieniem robić komorę pływakową, tutaj cały gaźnik pod ciśnieniem musi być, zbiornik musi być pod ciśnieniem, ten rozprężnik trzeba będzie zrobić. No jest tutaj trochę dużo przerabiania, nie? To trzeba wszystko potem upchnąć w motorze,
jak i no niestety jak robicie tutaj wszędzie ciśnienie, czyli mianowicie w zbiorniku, jak ładujecie paliwa, znaczy do zbiornika, jak ładujecie dużo powietrza, no i niestety jak tam się będzie jakaś awaria, no to wiecie jak się to może skończyć, może być mały boom. To już jest tak bardziej dla takich hardkorowców. Osiągi można osiągnąć, można tutaj osiągnąć bardzo dużo mocy. Można powiedzieć, że podwoić moc. Łatwiej przepchać dodatkową ilość powietrza tędy niż tędy. I tutaj też jest ten problem taki, że paliwo strasznie tutaj oziębia się i robi też dodatkowe, można powiedzieć, podciśnienie, nie? Czyli jeszcze gorzej jest, bo paliwo tutaj rozpylone, oziębia powietrze. Ktoś pomyśli sobie, ja pierdzielę, schłodzone, fajne, nie? Ale tak naprawdę znowu zaburza to pracę turbosprężarki i no w moim akurat wypadku to wszystko było lodowate, no, oszroniona cała turbina, nie? No nie chodziło to, jak była zimna turbosprężarka, no to dużo gorzej chodziła niż na ciepłej. W tym wypadku pomyślicie sobie, że nie ma tutaj chłodnicy, nie? Ale w tym wypadku akurat chłodnicę robi ten dodatkowy przewód tutaj i sam ten rozprężnik robi jako odprowadza on ciepło, więc mimo, że tutaj nie ma w tym układzie żadnego intercoolera ani nic takiego, bardzo dużo ciepła właśnie jest oddawane przez ten przewód, jak i przez cały ten rozprężnik. No, w moim wypadku był on bardzo duży, bardzo mocno się nagrzewał i bardzo dobrze odprowadzał ciepło, więc no tak, a nie inaczej. A zarazem do gaźnika nie możemy dostarczyć super zimnego powietrza, z tego co zaobserwowałem, bo im cieplejsze powietrze, tym lepiej się paliwo rozpyla. Lepiej się rozpyla paliwo, nie? Ale znowu rozrzedzone powietrze, no to też, znaczy za ciepłe też nie może być. No, to jest takie bardzo, bardzo, ale to bardzo pogmatwane. Teraz to, co wam tutaj pokazałem, może dla was być bardzo nielogiczne, głupie, bez sensu, w szczególności dla tych specjalistów. Nie bez powodu wybrałem tą opcję. Nie bez powodu są te wszystkie tutaj elementy. I nie bez powodu jest to tak zrobione. Więc to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się wam podobało, to koniecznie łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczkę w dół. Jeszcze raz wam przypominam, że jeśli macie jakieś pytania, możecie zadawać na dole w komentarzu, w sekcji komentarzy. Może w przyszłości poprzez moją zgromadzoną wiedzę powstanie taki Loncin Stage 3. No ale myślę, że tam chyba pójdziemy już naprawdę po całości.